Mamy do obliczenia taką granicę przy x dążącym do jedynki z takiego wyrażenia x przez x minus 1 odjąć 1 przez logarytm naturalny z x. No to zastanówmy się najpierw, co by było, gdybyśmy naiwnie wstawili do tego wzoru jedynkę. Zobaczmy, co wyjdzie. Czyli tutaj w pierwszym łamku mamy 1 podzielone przez 1 odjąć 1, czyli 0. O, to bardzo niedobrze, bo mamy dzielenie przez 0. Odjąć 1 podzielone przez logarytm jedynki. Logarytm naturalny z jedynki, no to do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli E, żeby dostać jedynkę? No do zerowej. Logarytm o dowolnej podstawie z jedynki to jest 0. Czyli mamy takie okropne wyrażenie. Jak ja piszę coś 1 przez 0, no to wiadomo, że to jest nieokreślony symbol, nie można takiego dzielenia wykonać. Więc należy rozumieć to jako taki zapis jakiego typu nieokreślone symbole tutaj mamy. To nie są działania algebraiczne, tylko zapisujemy sobie jakiego rodzaju trudność czy niemożliwość tutaj mamy. No ale jak popatrzymy jeszcze bardziej wynikliwie na ten ułamek, no to widzimy, że jak mianownik dąży do zera, a licznik dąży do stałej, no to coś takiego dąży do nieskończoności. Ale zauważcie, że w zależności od tego, czy z x zbiegamy do jedynki z góry czy z dołu, z prawej czy z lewej strony, to to będzie dążyło do plus lub minus nieskończoności. Bo jak x jest większy od jedynki, to ten ułamek jest dodatni. Jak x jest mniejszy od jedynki, to ten ułamek jest ujemny. Czyli dąży do plus lub minus nieskończoności w zależności od tego z której strony do jedynki zbiegamy no to wygląda to paskudnie dlatego że nie wiadomo czy ta granica w ogóle będzie istnieć jeżeli tutaj z prawej i z lewej strony ten ułamek dąży do czegoś innego na no popatrz na ten drugi ułamek czyli odjąć no tutaj też mamy 1 przez coś co dąży do zera czyli to będzie dążyło do nieskończoności ale logarytm jest dodatni dla xów większych od jedynki i ujemny dla xów mniejszych od jedynki czyli znowu jest taka sytuacja że od strony prawej od strony x większych od 1 to dąży do plus nieskończoności a z lewej strony będzie dążyło do minus nieskończoności czyli tutaj odejmujemy znowu plus lub minus nieskończoność czyli jak dążymy do 1 z prawej strony to mamy wyrażenie typu nieskończoność odjąć nieskończoność a jak dążymy z lewej strony do 1 to mamy wyrażenie typu minus nieskończoność plus nieskończoność no coś paskudnego ja oczywiście kiedy to piszę no to powtarzam no to piszę takie symbole nieoznaczone i nie wiadomo ile to jest bo nie można naiwnie myśleć, że jak odejmiemy od tego samego to samo, to dostaniemy 0. Bo przy nieskończonościach tego typu rozumowanie nie działa. Musimy coś pokombinować z tym wzorem i przekształcić go do innej postaci i spróbować tą granicę obliczyć. No to jest film, który ma być przykładem zastosowania reguły Delopitala. No reguła de l'hopitala stosuje się wtedy, jak mamy iloraz dwóch funkcji, które dążą albo obie do zera, albo obie do nieskończoności. To nie mamy ilorazu, mamy różnicę. No gdybyśmy mieli od razu iloraz, no to by było trywialne, a tutaj właśnie jest tak dobrany przykład, żebyśmy musieli troszkę nad nim popracować, żeby móc z tej reguły do Lopitala skorzystać. No to spróbujmy zrobić z tego iloraz dwóch funkcji. No to, żeby to uzyskać, no to musimy po prostu sprowadzić do wspólnego mianownika ten, tę sumę. No co to będzie wspólnym mianownikiem? Wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tych ułamków, czyli x minus 1 razy logarytm naturalny z x. Czyli ten pierwszy ułamek rozszerzam przez logarytm naturalny z x. Mnożę mianownik i licznik przez logarytm naturalny z x, czyli w liczniku będę miał x razy logarytm naturalny z x. No to co tutaj napisałem, to jest rozszerzenie tego pierwszego ułamka przez logarytm naturalny. Na no ten drugi ułamek muszę rozszerzyć przez x minus 1, czyli będę miał odjąć x minus 1. No a mianownik jest wspólny, tak jak już powiedziałem wcześniej. Czyli ta granica jest równa takiej granicy. To jest tylko przekształcenie algebraiczne tego wzoru. Nic tutaj na razie innego nie zrobiliśmy. No i teraz zobaczmy, co mamy, jak napiszemy to w takiej postaci. Spróbujmy tutaj wstawić jedynkę. No jak wstawimy jedynkę do tego wzoru, no to tutaj mamy 1 razy logarytm z jedynki, czyli 0, to dąż do 0. Odjąć 1 minus 1, to też jest 0. Czyli w liczniku mamy 0. A w mianowniku mamy x minus 1, czyli 1 odjąć 1, jak wstawiam 1, czyli 0 razy logarytm 1, czyli 0. 0 razy 0 to jest 0. Czyli mamy takie wyrażenie typu 0 przez 0, czyli możemy zastosować regułę del bo zarówno licznik, jak i mianownik dąży tutaj do 0, więc możemy spróbować obliczyć granicę ilorazu pochodnych. Tych funkcji, które są w liczniku i mianowniku. No to liczymy pochodną licznika i pochodną mianownika. No w liczniku mamy x razy logarytm x, czyli mamy iloczyn dwóch funkcji. No to stosujemy wzór na pochodną iloczynu. Czyli najpierw pochodna jednej funkcji, czyli x to jest 1 razy logarytm naturalny z x, dodać x razy pochodna logarytmu. Pochodna logarytmu to jest 1 przez x, czyli 1 przez x. Może ja nie będę pisał piętrowych ułamków, tylko napiszę, że to jest razy x do minus pierwszej. Pochodna logarytmu to jest x do minus pierwszej. Odjąć pochodna tej drugiej funkcji, odjąć pochodna tego, no to pochodna x to jest po prostu 1, a pochodna jedynki to jest 0, czyli tyle. To jest pochodna licznika, a w mianowniku też mamy iloczyn dwóch funkcji, czyli będzie pochodna tego to jest po prostu 1 razy logarytm naturalny z x dodać. Ten pierwszy czynnik. Pomnożony przez pochodną logarytmu, czyli 1 przez x, czyli x do minus pierwszej. No dobrze, no to mamy takie wyrażenie. Może jakoś troszkę je postaram się uprościć tutaj. Napiszę, że to jest granica przy x dążącym do jedynki. Bo tutaj nam się poskracają różne rzeczy. Mamy tak, logarytm naturalny z x. x razy x do minus pierwszej to będzie 1. Odjąć 1, no to koniec, tak. To się odejmie z tym, bo x razy x do minus 1 to jest 1. A w mianowniku mamy logarytm naturalny z x. No dodać x razy x do minus pierwszej, czyli dodać 1. Odjąć 1 razy x do minus pierwszej, czyli odjąć x do minus pierwszej. No dobrze, teraz zastanówmy się co będzie jak wstawimy jedynkę do tego wzoru. Co tutaj dostaniemy? W liczniku dostaniemy logarytm jedynki, czyli 0. A w mianowniku co dostaniemy? W mianowniku dostaniemy logarytm jedynki, czyli 0, dodać 1, odjąć 1, bo 1 do minus 1 to jest 1, czyli też 0. Czyli znowu mamy taki ułamek typu 0 przez 0. No ale oznacza to, że wolno nam znowu skorzystać z reguły Delopitala, więc korzystamy jeszcze raz. Mamy granicę przy x dążącym do jedynki. Z czego? No, liczymy pochodną. Pochodna logarytmu to jest. X do minus pierwszej. Tak piszę, żeby nie pisać piętrowych ułamków. W mianowniku mamy pochodną logarytmu znowu, czyli x do minus pierwszej. Pochodna jedynki to jest 0, pochodna x do minus pierwszej, to jest minus pochodna x do minus pierwszej to jest minus 1 razy x do minus drugiej zgodnie ze wzorem na pochodną funkcji potęgowej. No, czyli mogę już obliczyć tę granicę. Mogę wstawić tutaj już wartości, bo widzimy, że w mianowniku może napiszę jeszcze raz w takim razie, żeby to już nie, nie budziło żadnych wątpliwości. Mamy x do minus pierwszej, a tutaj mamy x do minus pierwszej dodać x do minus drugiej. No i teraz jak wstawię jedynkę tutaj, no to w mianowniku już nie będę miał zera, w liczniku zresztą też. W liczniku dostanę 1, a w mianowniku dostanę 1 plus 1, czyli 2. Czyli widzimy, że w tym konkretnym przypadku. Ta granica wyszła równa jedna druga. No i to jest o tyle ciekawy przykład, że tutaj mamy różnicę dwóch wyrażeń, które dążą do nieskończoności, oba są nieograniczone, ale ich różnica dąży do pewnej skończonej, stałej. To jest bardzo pouczające. Jak ktoś kiedyś będzie zajmował się na fizyką teoretyczną, to się przekona, że to często właśnie tak jest, że trzeba odjąć od siebie nieskończoności, żeby do dostać pewną skończoną wielkość. A wracając jeszcze do tej uwagi, którą na początku zrobiłem, że w zależności od tego, czy dążymy do jedynki z prawej czy z lewej strony, to mamy różnicę dodatnich lub ujemnych nieskończoności, no to zauważmy, że dało się tę funkcję przekształcić do takiej postaci, że obliczyliśmy później granicę, która nie zależy już od tego, z której strony dążymy. Czyli po prostu to była wina tego, w jakiej w postaci ta funkcja była zapisana tutaj, że ta granica zapowiadała się tak paskudnie. Okazało się, że aż taka paskudna nie jest i dostaliśmy ładną, obustronną granicę, niezależną od tego, z której strony do tej jedynki dążymy. No a kluczowym posunięciem było tutaj zapisanie tej funkcji w postaci pojedynczego ułamka, dzięki czemu mogliśmy skorzystać z reguły do Lopitala. No, uzyskaliśmy to, sprowadzając po prostu do wspólnego mianownika te ułamki, dodając je do siebie. No i dalej już było łatwo, no bo jak skorzystaliśmy z reguły do Lopitala, no to po prostu to były proste różniczkowania, które błyskawicznie doprowadziły nas do wyniku. Przekonaliśmy się więc na kolejnym przykładzie, jak bardzo przydatna jest reguła de